robimy to, co tak, taki głosik nieobłędny. Boże. Często sobie przychodzi? Tak. Prawie codziennie przychodzi. O, to my jutro wyjdziemy, na pewno. Naprawdę, niesamowite. Musimy kupić na majtę. Dobra, jestem Kasia. A z Paulina. Poprawiamy się jeszcze od czasu gimnazjum. Tak, no. Mamy po 16 lat, ale może... No to mnie nie widać, chyba nie widać za 20. Przeprowadzimy wywiad z panem Jurkiem. Tak. A macie przygotowane pytania? Tak. O, witamy! Jestem Kasia! Bardzo miło, witam, bardzo mi miło. Tak, bardzo też słyszałyśmy. Tak, oglądaliśmy wideo, super. Naprawdę, i to satysfakcja jest. Tak, jest. Tak. No to jest najważniejsza satysfakcja. Tak. Zobaczcie, że ze Szczecina pan pochodzi. Tak. Po prostu fajny był film, naprawdę bardzo mi się podobał. Ciekawy? No. Tak, ale w ogóle też, był dobry film. Dobry był film. Że nie można narzekać, nie ma co narzekać. Jak do tego, to był. No i koniecznie chciałbyśmy pana poznać, oczywiście bohatera tego filmu. I co, przygotowałeś się? Tak, przygotowałem się. Jestem zawsze przygotowany. Ja jestem profesjonalistą. Dla mnie to jest... Zawodowcy to... To tam... Cicho, koncert będzie. Tak. Masz pani poprosić. Tak, tutaj jest słynny ten tamburynek. Tak, tutaj zakładam taką rękawiczkę, bo on się, żeby nie wtapiał się po prostu w rękę ten, o ten, się lepiej uchwyta. O. Była. A z jakim podkładem? Z jakimś takim, na przykład taki, jak teraz leci. Bardzo lubię z nimi grać. O teraz. O. To głośniej. Tak, głośniej, zdecydowanie. Tyle się z nimi grało. Jeszcze się wycisza, jeszcze można. Słyszałeś, co dziewczyny planują? Powtórz się, bo nie słyszał go. No planujemy na 18, jak być może sobie pizzera wynająć. Żartujemy, to tylko... nie wiem, czy ja tam jestem. Nie ma co przesadzić ten plus. Nie ma co przesadzić. Jakbyś potrenował. No, a w ogóle jest tak ciekawe, oglądając ten pierwszy film. Kasia była ciekawa, czy pan nie sypia w papier. Dobra, czy nie myślał pan o sypianiu w trumnie? Właśnie, jako łóżko takie. To gdyby prostu... nie mama. Gdyby mamy nie ja było. Ja bardzo lubię horrory. Lubię Kinga Diamonda, który właśnie gra w Mercyful Fate, nie jest wokalistą w Mercyful Fate i on właśnie ma teksty takie z horroru właśnie. Mm-hmm. Ja właśnie lubię horrory. No nie wiem, jak ja oglądam horrory, to tak oglądam. Nie, ja to pochłaniam, przecież u mnie jak nieboszczyk wstaje z trumny, to jest rewelacja. A mama nie ma przeciwko?
Nie, mama też. Po prostu, jak to się mówi, jest taka po prostu w domu tolerancja, że jak na przykład ja coś lubię, to mama też w to wchodzi, jest taka tolerancja. W sumie, no, horror jest bardzo fajnym filmem, bo po prostu jest tam fantastyka i w ogóle tam ciekawe są filmy. Vampiry, to kiedyś oglądałam jakieś ducha. Vampirem, tacy się no, vampiry to są super anioły. Vampiryzmy. Że kiedyś oglądałam jakieś ducha. Poruszany jest też i satanizm, i spirytyzm. No. To są główne właściwie właśnie tematy horrorów. To jest satanizm, wiedźmy, vampiryzm i w ogóle spirytyzm właśnie. Gdzie te duchy? Jakieś oglądałam jakiś duchach w piwnicy. Jak zobaczyłam jakiś horror, oglądałam w duchach w piwnicy, to przez miesiąc się bałam pójść do piwnicy. Ja tak miałam po graminach. Ja pierwszy raz oglądałam, miałam jakieś 10 lat. No. O, na przykład i chodzę z Wołstego, to bardzo przestoję taki karawan, który należy do pani Aleksandry Sokołowskiej, która jedyna kobieta na w Szczecinie, która prowadzi zakład pogrzebowy. I ciekawy jestem zawsze, nie mówię, jak ona wygląda, pani Sokołowska. Tak później, jako interesant, w jakimś tam... A też może na temat dziewczyny pan coś powie? No. Na przykład, jakby ona założyła trampki? A. Nie! Nie, tam. Dziewczyny lubię po prostu blondynki, brunetki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczyny. No właśnie. No, lubię jak boso chodzą, szczególnie. Boso chodzą. To jest rewelacja. Jak na filmie dziewczyna boso chodzi, to przynajmniej to już tak działa. Taki fetysz. Zdrowy, a jeszcze jak ma dżinsy i w ogóle boso chodzi, to tak fajnie te dżinsy współpracują, fajnie z tymi stopami. To jest w ogóle rewelacja. A tak z charakteru bardziej? Z charakteru? No takie w miarę spokojne takie lubię. Pewnie nie tak od razu, tak, tylko takie spokojne. Takie. A takie bardziej otwarte, czy takie bardziej skryte w sobie? Ja wiem. No takie różne właściwie. Różne. Ale takie spokojne bardziej. To. Czyli nie takie latające z dyskoteki od dyskoteki? Tak nie, tam? Nie, takie różowe. Takie spokojne. A czy ma pan obsesję może na punkcie różowego? Nie, no lubię każdy kolor. Aha. Ja nie cierpię różowego. My raczej na czarno. A różowego koloru. Właśnie oglądałam kiedyś taki film, że jedna pani wymalowała pokój na różowo, bo podobno kolor różowy strasza pająki. Jak ja się z tego pośmiałam. Jak ja się z tego pośmiałam, to właśnie sobie przypomniałam. Pająki. No. Czasami takie śmieszne, moja parzenka ma fotkę. No, do pająków właśnie. Do pająków to ja nic nie mam. Takie tarantule, to znaczy. Nie, ale jeśli chodzi o jadowite pająki typu czarna wdowa, to już lepiej nie ma co. Nie ma co. Nie ma co. Bo na przykład jeśli chodzi o węże pająki, no to niejadowite, to też można pieścić. I chodzi, a nie mają węża w domu, ja tak nie chciałam mieć takiego. Ale jeśli chodzi o gady jadowite, to już nie ma żartów. Moja mama na przykład ma wstęp do węży pająków, ja mówię, jeśli wąż jest niejadowity, pająk niejadowity, to nie ma się co bać. Mm-hmm. No, chyba, że ma jakieś 3 metry, no to wtedy można się bać. No jeśli chodzi o na przykład węży dusicieli, no na przykład przespać się z takim wężem, to podczas snu może zawiązać się czy udusić. Może tak. A największym wężem na świecie jest anakonda brazylijska. To już z takim wężem nie ma żartu. Widziałem jak ludzie łapią, taka para łapa mężczyzna z kobietą. Ojej, jaka to była rewelacja. Jak oni łapali te anakondy i mierzyli ich w ogóle. Fajna sprawa. Z tego co pamiętam, to najdłuższa anakonda gdzieś koło ile metrów miała? 12. No, po 12 metrów. Tak, oni taką łodzią płynęli w takich mokradłach właśnie. Tak. I ten pan właśnie tak wyszedł i tak deptał, tak? Wyczuł węża. O, mam węża pod spodem. Bo właśnie stopami można wyczuć węża. I wyciągnął tego węża. Nie był to okaz, ale okaz super. Nie był to taki okaz, jak oni chcieli akurat. Ale był. Ale był w każdym razie. Tak. Tak.
że do Herkerfura właśnie też tam były węże. No tak, tak. No i oglądałam zawsze tego węża. Taka Małgosia tam pracowała. Ja mówię, idę zobaczyć węża mnie zobaczyć. Teraz akurat nie pracuję. Na pewno węża. No. Tylko węża. Gdzie ta Małgosia rano? Gdzie ta Małgosia? Gdzie ta Małgosia? Gdzieś pracuję. A zaliczacie co roku Dni Morza? Znaczy, w tym roku akurat nie było... Bo to jest kultowa impreza. Każde Dni Morza muszę zaliczyć. Nie zapomnę. W jakimś 96 roku tak zaliczyłem Dni Morza, bo jeszcze motocykliści byli, że dosłownie tak se nogi odparzyłem, że dosłownie musiałem moczyć te nogi. To nie pomnę. Bo to tak, obiad trzeba było zjeść i zalecić, żeby te motory zaliczyć. To najlepiej. Stałem przy barierce, żeby te motory zaliczyć. Wystałem się, wyparzyłem na tym słońcu, a oni sobie bokiem przejechali. Jezus kochany. Ja. Czym ty się interesujesz? Co to najbardziej? Kasia, ja od września to będę się uczyć na perkusji, to zawsze było moje zamiłowanie. Oprócz tego słucham muzyki, zazwyczaj rock i tak. I no i wchodzę od razu w metal. Tak, a Paulinka czym się interesuje? Co ja? Ja zazwyczaj się właśnie interesuję, tak jak Kasia, właśnie głównie muzyką, ale takim moim największym hobby jest manga i anime, czyli komiksy i filmy z Japonii. Interesuję się tym już od dłuższego czasu i mam no całkiem sporo już kolekcji mang. A tak poza tym to interesuję się właśnie, tak jak już Kasia mówiła, motorami, piłką nożną, no i siatkówką. Gram na pozycję rozgrywającej obecnie. A właśnie siatkówka. Bo właśnie jak czytam nieraz w kurierze wiadomości sportowe, to właśnie patrzę, czy dziewczyny mają na przykład mecz. Muszę właśnie się kiedy wybrać na taki mecz i zaliczyć. Ja jeszcze piszę wiersze i piosenki. Ja też nieraz takie opowiadania, wiersze piszę nieraz. To takie złote myśli przelewam na papiery, na papier. To jest bardzo fajna sprawa. Też tak już, aż tak ma się dołat, pomaga. Tak, właśnie. Tak, że poza tym no, uczymy się w liceum. Teraz biegliśmy do drugiej klasy, wszyscy nas straszą maturą. A nie ma co się bać. Najlepiej się dobrze przygotować i nie ma co się bać. No. Jakiś talizman na szyję, maskotkę postawić, patrzeć się. I najlepiej nie ściągać, tylko z główki, bo później jak matura jest ściągana, to co to za naukowiec, co i lekarz na przykład. To jest po prostu oszukany naukowiec. Ja chodzę na profil turystyczny, no, to ja najlepiej się dobrze wyuczyć i tam z główki napisać, jak tam ze ściągi. A później jeszcze jak pan zauważy, zabierze ściągę. Nie. No. Już tam podoba się dzisiaj. Edzi! Gdzie masz dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły paszki. Od nich zapluły ludzie przez nim. Przypomniałam się. Jakaś piosenka się posłucha. Ale zawsze się coś przypomni, zawsze. Bo jakiś wiersz. Muszę kiedy dodać świteziankę. A kto weźmie świteziankę w wierszyk? Ona mu skusza tam Braj Malina, od gadki do Janka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to kochanka. Ale w całości fajne. Kiedyś te wiersze były fajne. Powrót taty też babcia mi opowiadała. Pamiętasz? Nie pamiętam. Tata nie wraca, ranki, wieczory, twoga. Ale fajne, to są takie przedwojenne wiersze, super. Powrót taty, świtezianka, długie wiersze są. Po prostu musiałam dorwać takie jakieś
książkę z wierszami. Gdzieś może w antykwariacie, może ma. Proszę, proszę, napisz sobie, bo pan postapury właśnie. Ma taki tomik tych wierszy. Antykwariacie. No i co powiecie? Udany dzień? No mi się wydaje, że naprawdę udany. No, bardzo udany. No. Wreszcie mogłyśmy poznać. No. Tak. A właśnie, czemu pan nie pojechał od tej nagrody? Za ten film? A mi się nie chciała. No. No nie chciałaś tego? Nie wiem. Może dylema jakaś? No może. No co, film naprawdę wygodnie ci powiem, że wydaje. No nie źle to zrobić. Nie. Jaki zaszczyt zdobyć taką nagrodę? Ale na to reżyser otrzymał. Reżyser pojechał i odebrał nagrodę. A dzięki właśnie pomocy Roberta ten film został właśnie zmontowany, tak zrobiony, takie efekty fajne, rozdwajające się, że właśnie... Widziałyśmy. Robertowi właśnie należała ta nagroda, jako reżyserowi. Ale laptop też musiał mieć jakiś swój. Bez aktora by nie było. Tak. No, nie wiem, coś tam jesień. Ale nie ma co się tam poddawać tej jesieni, kurczę. Każda pora roku ma swój rok. Lato, słońce. Upał. No, jesienią liście padają, opadające, grzyby. A zimą oczywiście śnieg i mróz, kurczę. Też podstawą. Bałwana można ulepszyć. No. Natrzeć kogoś? Tak. Nie. Śnieg i mróz to nie podstawa. Na tym pomoże to tak, że jest śnieg i mróz, a na drugi raz odwiedź, to miał zrożę nerwę. I później taka bryndza pośniegowa. Tak jak na przykład lato na przykład. Upał, a później przychodzi w zimno. Rany też jestem wtedy nerwowy. No tak jakby kubę wody wylali na człowieka. Przejście na tak. No tak, właśnie przejście. To dziwo. No to u mnie na przykład taka stabilna pogoda, tak jak w Rio de Janeiro. No. Tak jak patrzę pogodynkę, to u mnie zawsze 26-27 stopni. Gdyby tak tam mieć posiadłość, kurde, mieszkać to w ogóle. Nawet się orzędzę. A najbardziej to mnie rajcuje samba brazylijska. Tak co roku właśnie odbywa się ta samba. O Boże, kochany, w to się dostać, to jest trans kompletny. Tak. Niezapomniane wrażenie. No, a co tam ci się podoba najbardziej w tej sambie? Tańce przede wszystkim, tańce. A nie stroje? Stroje też, ładne dziewczyny zgrabne, taniec brzucha. No, i jeszcze one się tak fajnie, tak... nacierają takimi błyszczkami takimi, że się świecą. Aha, jak bombki. No tak, to są takie błyszczki takie. Ale fajnie to wygląda. Jest tak kolorowo i pięknie. Ale to są tak też wspaniałe. W Rio Carnaval jest super. Nie ma pytania, po prostu tej posłowie. To też bardzo bogaci aktorzy wyjeżdżają na ten karnawał. Mick Jagger był na przykład na karnawale w Rio. To jest właśnie moim ulubionym idolem Rolling Stonesie, Mick Jagger, to właśnie od Rolling Stone, Mick Jagger, to się wszystko właściwie zaczęło. Siedzisz w nich? Tak, siedzę od początku. Nawet mam chęć nawet z tamburynem zagrać się z Rolling Stonesami. Ale to chyba nie dojdzie do tego koncertu. Dlaczego? Zaraz zagrasz.
piosenka jest fajna. O to chodzi. O to chodziło jeszcze. Spełniłeś się twoje marzenie? Zagrałeś ze Stonesami. Tak. Częściowo, tak. Tak, w ogóle interesuję też się przemysłem perfumeryjnym. Kiedyś w drogerii można było kupować wody kwiatowe o różnych zapachach. I wykupywałem ich tak. Od kiedyś tanio było i kupowałem ich dużo. Fajna była też woda kolońska polarna. Bo na przykład człowiek się spryskał i taki chłód taki czuł taki. Teraz już nie ma tego. Była też woda kolońska lajkonik o cytrusowym zapachu. Fajnie. No. Czyli po prostu starsze czasy lepsze. Przemysławka to już woda kolońska produkowana od 23 roku, czyli już przed wojną. Teraz jeśli chodzi o kremy, najlepszy krem. Jeśli w warce sucho skóro, najlepszy jest krem Nivea. To jest rewelacja. Słynny trębacz Miles Davis zawsze smaruje się kremem Nivea. To też smarował się, bo już teraz nie żyje. Smarował się kremem Nivea. Ty dalej smarujesz. I najlepszy właśnie krem na sucho skórę jest krem Nivea. Tak. Chociaż ja na przykład jak na przykład słucham muzyki i dotykam płyt czy kaset i obsługuję sprzęt, to używam krem do rąk, delikatnie wetry, bo on nie jest tłusty i nie pozostawia śladów. Natomiast kremu Nivea używam po umyciu, smaruję twarz, wszystko i wtedy się natłuszcza dobrze skóra i jest odporna na cały dzień przez wysuszenie. Łatwo można zobaczyć, na przykład naczyć krem Nivea, później umyć ręce, jak te kropelki wody pozostają na wierzchu. Jak ta skóra nasączona kremem Nivea broni się przed wilgocią. O tak. Tak. Właśnie przepuszczam, bo nie jest tak. A już do, na przykład do czyszczenia głowicy w magnetofonie, to już trzeba umyć ręce i nie nadłuszczać niczym na przykład. Bo na wadkę niedobrze, jak się dostanie tłuszcz, to już lepiej. Bo na przykład nasączam spirytusem i to nie nadłuszczam żadnym kremem. Dopiero po przeczyszczeniu głowicy, to wtedy można taki krem wetrzeć. Tak. On też reklamuje oliwki, oliwkę, o, krem, oliwka w żelu. Będę musiał sobie kupić, o. A nie widziałam tego. Oliwkę w żelu? No, w aptece widziałam oliwka w żelu. O. No, fajnie. W Iwonie są ładne balsamy, takie wanilie pachnące. A tam wanilią. Ładnie pachnie. Tak, teraz i jest dużo właśnie teraz na rynku takich kosmetyków, które są reklamowane do znudzenia w telewizji. Specjalnie się nie perfumuje, a lubię na przykład dezodorant i własny naturalny zapach najlepszy jest. W ogóle wenezuelskie z Ameryki Południowej to jest rewelacja w ogóle. A jak teraz oglądasz? A teraz oglądam serial Doktor z Alpejskiej Wioski. Super. Plenery to niemieckie? Niemiecki serial. No. Bardzo świetny serial. Super serial. A z polskich jakieś seriali coś? No, na dobre i na złe. Na dobre i na złe. A, to jest dobre. Mhm. W niedzielę na przykład lecę po 2 odcinki. W sobotę, w niedzielę po 2 odcinki. Mhm. Ona no, ostatnio lubi, Korna lubi? Ja jestem w ogóle takim telemaniakiem w ogóle. U mnie pierwsze role to właśnie bierze telewizor i pilot. Nieraz nie ma nieraz nie ma po prostu czasu muzyki nawet posłuchać. To człowiek na przykład słucha muzyki i patrzy się w zegar, a
godzina serialu. To się wyłącza i idzie się na serial. Przesady, no. Bez przesady. Dziękuję. Bez przesady. Dziękujemy. Foolish people do.